Dobra. Idziemy dalej. Słuchajcie, będziemy się cofać później ewentualnie. Zostawimy tą lisicę, chociaż kurna. Z tą lisicę. Rekonstrukcję kolana? O kurde. 9 na razie. Myślę, że 9 to jest taka ocena. Nie, no, gra jest naprawdę w porządku. Daje dużo panu. Jeśli chodzi o ocenę gry. O ty, ty, ty. To za straszydło. Jest, wszystko masz opisane w moim bio. Jest opisany w moim bio, zapraszam. Jak masz co grać, Bartek, to pewnie, no to sobie skończ najpierw ten, może już jakaś promocja będzie. Nie ma co, wiesz, nie ma co się rzucić. Czekajcie, tam byłem. Nie chcę mi się szukać tego questa drobnego, kurna, na tą lisiczę. Przecież, kurna, myślę, czy... Zastanawiam się, gdzie ta świątynia może być. Dobra, cofniemy się najwyżej. Tam coś stoi dziwnego. Teraz go będziemy pewnie bili, ale wolałbym kapliczkę znaleźć, żeby nie biegać tyle. O kurde, dlaczego on już mnie rzuca? Hej, ja nie chcę jeszcze z tą walczyć. Mordę, ja się tylko rozglądam się tylko. Cześć, witam. Czekajcie, muszę jakąś kapliczkę jakąś znaleźć. Fabularna to nie jest gra. To jest action RPG. Taki rodzaj gry to jest.
No dobra, to tu jest, mamy ten, możemy tego dużego bić. Kurde, muszę się rozgrzać. Kurde, tu jeszcze jakiś. Po nogach go oczywiście będziemy bili. Prawie się przewrócił, chłop. Mogę mu w głowę walić? Woli 3000 nawet, no. No proszę. Teraz to ja z tą wolą to nie mam co robić, kurde. Jak była potrzebna ta wola, to jej nie było. Jak teraz mam woli, to mam za dużo tej woli. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Co tam wyjdzie, wiesz, kolejne gry. Jeszcze trochę gier będzie w tym roku fajnych do ogrania. Dukcjo, witam. Tak, więc jeszcze... To tak zaczepnie powiedziałbym. Ale jest jak najbardziej pretendentem. Ja nie zdziwię się, jeśli będzie w tej pierwszej piątce, wiesz... do wyboru jakby, no nie? Że będzie tej pierwszej... Nie zdziwiłbym się. No na razie... Na razie w zasadzie nic ciekawego nie wyszło w tym roku. Czekaj, bo ja może nie pamiętam. Dopiero gry się, dopiero kilka tytułów wyjdzie teraz ciekawych. Stalkera nie będzie w tym roku. Chyba. W końcu. Będzie w tym roku? Będzie. A nie, będzie w listopadzie. No wrażenia tak jak na trailerach, no dobrze się gra. No tak, Stalker będzie Space Marine, nie wiem, Space Marine może, czy da radę. Też będzie na kanale. Assassin nowy, ciekawe co będzie, co zaprezentuje. Indiana Jones, no raczej nie sądzę, żeby był aż tak dobry. Musiałbym spojrzeć na tytuły i bym powiedział, co uważam, że może mieć szansę, ale to... O, bierzemy duszę giganta. Dusza kapitana iluzji otchłani.
Aż wczoraj okazało się, spojrzałem mu z innego streamerów, że ja coś tam pominąłem niechcący, słuchajcie. Znaczy może nie że głównych bossów, sidebossów kilku pominąłem. Więc jeśli na tych sidebossów oczywiście wrócę, zrobimy sobie takie tournée. Może jak dojdziemy do czwartego rozdziału, to sobie zrobię tournée po starych rozdziałach, żeby sobie, wiecie... O kurde, nie trafiłem tego. Żeby sobie wszystkie bossy zrobić, chciałbym wszystkie bossy. O, Metal Gear Solid nigdy nie był moim... Nigdy nie był moim... Nie wiem, pamiętam jak wyszła pierwsza część. Bo to, był moj, to była moja młodość. Nie wiem, nigdy mnie nie zachwycił. Miałem kumpla, który się tym zachwycał. Dla mnie japońskie gry tego typu są... No! Nie wiem, nie wkręciła mnie seria po prostu. Nigdy mnie nie wkręciła seria. Nie mój typ. Ile mam iskier? W ogóle dwie, dobra. No, absolutnie rozumiem, ja miałem wtedy... Nie wiem, nie pamiętam, który to był rok dokładnie, ale... Też byłem młody, ale mój kumpel był zawsze kumpel z klasy jeszcze. Był zawsze zajarany tymi MGS-ami. Nie wiem, mnie jakoś to nie... Dziękuję za obserwację. Czekajcie, bo tak. Generalnie chciałbym tak, trochę, co bym chciał zrobić w tym momencie, to chciałbym troszkę zobaczyć koniec trzeciego rozdziału. I mówię tak, jak będę oczywiście widzieć coś pobocznego jakiegoś bossa, to go bijemy na bieżąco. Ale też będę chciał zrobić takie, mówię, idziemy do czwartego rozdziału może, to pocofam się troszkę, bo mam trochę bossów do ubicia. Chciałbym wszystkich bossów zobaczyć, że... To na pewno. Więc... A z tego co mi wiadomo, to trochę niestety ominąłem. Bo nie wiedziałem, że tam są. Warto moim zdaniem, warto. To jest największa mapa, jaką widziałem do tej pory w grze. Największa, ogromna ta mapa. Ta mapa jest przeogromna. Powiem wam, że... jakby ogromny obszar, no nie? To już mówiłem w poprzednim streamie, że jestem zdziwiony, bo ta gra jest naprawdę... co tej grze można zarzucić, to że jest nierówna. Raz jest za łatwo. Raz jest może nie za ciężko, tylko jest wymagająco, ale no jesteś przyzwyczajony, że jest łatwo i nagle wchodzi ci coś cholernie ciężkiego. Więc jest to zróżnicowany strasznie, zróżnicowany. Jest taka sinusoida ciągną non-stop na tej grze. Dobra, tu wszystko odwiedzone, idziemy dalej.
Kurde, tu jakiś ziomek, którego chciałbym ubić, ale przydałaby się kabliczka najpierw, bo nie mam many. Dobrze, zaraz się do niego wrócimy. Tu kolejny, ten duży. Prawie 30 godzin. 27 godzin mam gry. Godzin, kurde, tego bić. Czekajcie. Szukam. Dobra, mnie zaatakuje, to obijemy. Po kostkach, po kostkach. Ło, się wynerwił. Leż tam. A teraz po główce. Złoty plater z klucami, okej. Okay. Pusto, pusto. Ale nigdzie tej kapliczki nie widać, kurna. O kurde, ten mnie atakuje, a ja nie mam many ani nic. Dobra, zostawmy go na chwilę. Ja chcę kapliczkę znaleźć. I Aishero, dziękuję za obstawi tam. Kurde, tu jakiś boss. Nie, to tam wiem co to. Dobra, czekajcie. Kapliczkę muszę znaleźć, bo nie mam życia w ogóle i nie mam już jak czym się leczyć. Dobra, wiem gdzie jestem mniej więcej. Oj, coś mi uderzyło. No i... taki uj z moją kapliczką. Fajna gierka. Tu jest ziomek, z którym będę walczyć. To też jest jako zwykły mob, okej. No dobra, i tak zginę. Wiem, gdzie jest ta kapliczka. Czyli musi być daleko z przodu. Dobra, trudno. Zaraz zginę pewnie. Może nie. O kurde, urósł. No niestety, ale mam obok zaraz, idziemy. Idziemy na niego właśnie z powrotem.
Wukong. Jaka się Wukong nazywa? Ja na PC gram. Wygląda jak Wukong. To jest Studio Software? Nie. Nie, to jest chiński debiut. Chińskiego studia chyba. Chyba to jest debiut ich. Cześć Original, witam. Kurde, ty dwóch naraz takich? Wow, grubo. Ależ mi rozwalają szybko. Kurde, no chłopie. No daj się uderzyć, a nie... O kurde! Ej, jak go uderzyć nie mogę, kurde! Ja pierdziele, co za... Podbić do niego nie mogłem, kurna, w żaden sposób. Jeszcze raz. On mi już ten pojedynczy już mnie kilka razy zabił podczas grania, ale dwóch jeszcze nie było na raz. Dobra, idziemy. Chyba ten to już nie będzie żył. Nie będziemy go bili drugi raz, nie ma sensu. Pobiegniemy od razu z tamtego. Tu już nie banują za takie rzeczy, wiesz? I całe szczęście. A tu coś jest? Nie, tam nic nie ma. Jakby coś było, to by się zatrzymał. Dobra. Zostaw mnie. Idziemy na nich, tamtych, co mi ubili.
Ładujmy staminę i idziemy. No, ależ oni są... A, Freeza miałem! Co za dwa gnoje po prostu. Problem jest taki, że po prostu ich skille mnie blokują. Dobra, zginął jeden. Wyszła, wyszła. Kolkohodin? Nie wiem, co to jest kolkohodin. Dobra, idziemy dalej. Udało się ich zrobić. A co oni pilnowali? Wonne pnącza. A gdzie my teraz musimy iść? Nie tutaj. A my w ogóle mogliśmy ich ominąć, to jest ciekawe. Ale nie omijamy, jak widzimy coś, to nie omijamy. Gdzie bo ja się... Pogubił. Nie, problemem gry naprawdę jest brak mapy. Nie rozumiem, czemu jest brak mapy. Nie ma mapy. Jeszcze wcześniej to jakoś mogłem przeboleć, bo były te mapy są... Nie były takie wielkie. A ta mapa, akurat na której jesteśmy, jest po prostu ogromna. I naprawdę na takiej mapie, no to aż się prosi o minimapę. Albo jakąś, nie wiem, no mapkę, cokolwiek to, nie? Zfrizował mnie. O kurde. To w locie. I to w locie mnie zfrizował. To trzeci rozdział, tak. Raczej druga końcówka trzeciego rozdziału niż środek już, wiesz? O nie, jeszcze jeden ten sam. No frizuje mnie, co kurde. Znaczy szybko mnie dosyć zafrizuje, no nie? Dobra, mamy to. God of War na hardzie, to jest taki God of War na hardzie. Pod względem trudności. Dobra. Poczekajcie, muszę się rozkminić. Gdzie mamy iść? Tu byliśmy? Może tu? Ale tu byliśmy wcześniej, wiem co to jest za miejsce. Tak, to było na dole.
Przyznam się, że trochę mnie się zgubiłem. Brzuchem nie chciał walnąć, o kurde. O nie, myślałem, że miałem obronę włączoną. O nie! Nie, kurde, dobra. Jak progres, to do przodu, tylko teraz szukam miejsca, gdzie my powinniśmy pójść dalej, bo... Mam problem z tym. A może to nie jest sidequest, kurna, z tym liskiem i tego liska to trzeba zrobić. To też taka jest opcja, kurna. Może to też nie jest tak, że... Poczekaj, bo ja próbuję coś... Może ten side to nie jest sidequest wcale. Jak się zastanawiam. O Jezu, ci będą mnie atakować, odczep się. Czekajcie, wrócę się jedną rzecz. Nie, to nie jest Souls-like. Co ja chcę? Zobaczmy, co jest, coś mogę wytworzyć. Czekaj, wytwórzmy. Karzący grad powoduje zadanie obrażeń od porażenia wrogiem zamiast obrażeń obszarowych. Nie, to nic nie da nam. Z pancerzy też nie mam nic nowego, dobra. Ma jakąś fabułę. O, każdy łyk przywraca 36... O! Mogę dwie rzeczy wrzucić, ale jaja. O, super. To fajne. Co jeszcze jedną rzecz mogę zrobić? Ale powiem wam, że z duchem to latam tym jednym, co na początku dostałem. Jakoś tak nie widzę alternatywy dla niego, no nie? A jak to ulepszyć, ten duch? Czekajcie, samo doskonalenie jeszcze weźmy. Właśnie do końca nie wiem. To jest problem, zaraz pójdziemy. Zaraz się wrócimy chyba. Mam taki jeden ten, bycie, ale gdzie jest ta świątynia, kurde, nie chciałbym się tego szukać trochę. Nie lubię takich szukania na siłę rzeczy. Dobra, czekajcie, to sobie pochłania umiarkowaną. Okej, okay, to mamy na maksa i tyle, i mamy tyle to zrobione, dobra. Jeszcze coś chciałbym ulepszyć, chciałbym... A, wyposażenie mi się zmieniło, poczekajcie, co my tu mamy? Znacząco zwiększa wskaźnik obrony, zadaje obrażenia po bliskim wrogom po trafieniu. O, umiarkowanie zwiększa podporność na mróz. A co mam teraz? To wiecie co, ten mróz sobie weźmiemy. A to jest szansa trafienia krytyczne. W stanie zamrożenia. To nie chcę stanie zamrożenia. To weźmiemy. O.
Dobra, a to chciałbym ulepszyć, to co ja wtedy mam zrobić? Dobra, jeszcze ulepszymy ducha. Słuchajcie, możecie wygrać w moim giveaway'u, który jest na moim linku, link w bio, jeżeli chodzi o TikToka, i też wygrać tą grę. Jak sobie wybierzecie tą grę, to dostajecie tą grę. Giveaway jest opisany w moim profilu TikToka. Trzeba wykonać zadanie. Jak się wykona zadanie, to dostajecie, możecie wybrać grę również. Tak więc zapraszam do udziału. Co ja chcę? Chcę samodoskonalenie i udoskonal duchy. To chciałem zrobić. Obniża koszt ci umiejętności. Cyk. No i tyle. Dobrze. Gra dobrze. To co ci mam? Jak mam recenzję, to TikToka zrobię z recenzją. No to słuchajcie, do momentu, kiedy nie przejdę gry, to nie zrobię. Może z recenzją, za dużo powiedziane, takim podsumowaniem gry. Ale... gra się dobrze, no może tak. Dobra. Czekajcie, muszę się zastanowić, co my tu musimy zrobić, bo... Poczekajcie, aż wejdę w dziennik chyba pierwszy raz. Nie portrety, wskazówki, walka, nie, to też nie. Jeśli tu nie ma... Tu nic w dzienniku nie ma tak naprawdę. Dobra, czekajcie, ten... A, jestem w walce, okej. Okay. Obecny stan pewnie... W walce pewnie jeszcze jestem. Tam byliśmy. To tam właśnie, stamtąd przyszliśmy. Tu na dole... Chyba też byłem. Nie przepadasz za grami trudnymi po prostu, tak? Nie wszyscy muszą przepadać. Ej, no powiem wam, że pierwszy raz, ponieważ tu nie ma minimapy, to pierwszy raz czuję się zagubiony w tej grze. Ta mapa, na której jesteśmy, to jest duża, no nie? Nie mam w zasadzie wskazane, po co my idziemy. I latamy sobie po tej wielkiej mapie i trochę tak, wiecie... Trochę tak polatam trochę. Na pewno znajdę to, no nie? A trochę polatam po tej mapie pewnie. Bo nie wiem, co mam zrobić.
A tutaj wskazówek brak. Jeśli chodzi o takie... Tym listkiem coś muszę... Może to jednak jest pełen quest, a nie... Czekajcie, okej, oczywiście. Aha, czyli tu już byłem, dobra. O, mogę mieć to pod tym, dobra. Tym lisem mam znaleźć jakąś świątynię, to na pewno. Świątyni jakiś. Świątyni, bo to był quest z lisem, tylko myślałem, że to jest poboczny quest. A to może się okazać, że to jednak trzeba zrobić. I że to jest main quest. Tak więc szukam jakiejś świątyni. Którą mi on, w którym ona, ta wojowniczka, która jest tym lisem, kogoś tam uratowała. I mam się tam wrócić. I spodziewałem się, że jak będę biegał tym lisem, to już wcześniej biegałem, to, że po prostu ktoś nagle coś powie. Bo brakuje takiego, wiecie, komentarza. O, idź tu w lewo, albo w prawo, albo cokolwiek. Nie wiem, albo zawróć. Brakuje takiego komentarza mi trochę. Albo mapy, no nie? Żeby się rozejrzeć, zobaczyć, gdzie byłem, gdzie nie byłem jeszcze. Chociaż chyba wszędzie już na tej mapie byłem. Jedno jest pewne, w wodzie lis nie może biegać, więc w wodzie tego nie będzie. Użyjmy. No i co? To nie tutaj. To nie tutaj. To też nie tutaj. Wybuchająca żabka. Gry oceniam dobrze. No, nadal szukamy, słuchajcie, znajdziemy to. Znajdziemy tę miejscówkę, ale... Mam do jakiejś świątyni ją zabrać, no mówię, jako kurna, no gdzie tu jest ta świątynia, bo wszystko pozwiedzałem. Świątyni. Ani widu. Tutaj też nic nie ma. To jest przejście? Tak, to jest to przejście. Tu była ta żaba. Tu się wróciliśmy do początku lokacji w ogóle.
Tu coś jeszcze jest. Chyba tędy nie byłem, nie szedłem. O. 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 Tutaj nie byłem, dobra. Tu nie byłem, a czy tu mogę skoczyć? Tak, chyba tak, tak, tam są kwiatki. O Jezu. Żabki. Najważniejsze, że tu nie byłem jeszcze, to więc może coś posuniemy się do przodu. Ale tam dalej już byłem. Kurna, ale jaja. Ale tam już byłem. Myślę, słuchajcie. Myślę. Nie chciałbym spędzić całego streama na szukaniu rozwiązania. Nie. Ten lisek powinien, ona po prostu, ten quest powinien być kontynuowany. Ona powinna coś mówić, że tam idź w lewo, w prawo. To jest, to brakuje tego. Tam w tej świątyni poszliśmy z tym lisem, no i nic to nie dało, kurna, już tam byłem. Ale spróbujmy, ale kurna, to bez sensu, ale dobra, jeszcze raz tam spróbujmy pójść. Siemano. Myślę sobie, że zmieniłeś pokój, a to LED wyłączony i ci jasne jest, dokładnie. Co? Bez testa nie pozwala. Tam raczej nie skoczymy, dobra. Tu jest taka wielka komnata i ja u kogoś, jak też TikToka przyglądałem, przez moment zobaczyłem, że w tej komnacie coś się dzieje więcej niż teraz. Ale my tym liskiem tu byliśmy. I tu się nic nie odpaliło. Ja już tu byłem tym lisem. I powiem wam szczerze, że ja nie wiem, co mam zrobić. Tu na pewno coś się będzie działo, bo to jest za duże, też się stawiałem, że to jest za duża komnata, w której nic się nie dzieje. Ale jak do tego doprowadzić, to jeszcze nie wiem. Dobra, nie mam co tutaj, nie mam co tutaj robić. Myślę. To jest odpoczynek.
Jest to jest ta droga długowieczności. Jeszcze tu poszukam miejscówki, gdzie można zdmuchnąć świeczki. Mówisz, pomoże? No dobra, czekajcie. Tu ma inna droga, gdzie ona się kończy. Tam coś jest. Widzicie? I to jest taki... Ja to jestem ślepy. Tam jest przejście. Kurda, no i akurat... Kurda, jeszcze mnie ubiją tu. Tam jest przejście z prawej, dobra. Właśnie tak się zastanawiałem, że muszę cofnąć się do głównej ścieżki. Nie da mi spela rzucić, no. Dobra, jeszcze raz. Ale już wiem, gdzie iść, dobra. A to najważniejsze, żeby znać swój cel podróży. Bez celu może być ciężko. Jak on mnie tłucze, ten mak po prostu, to jest masakryczne. Jak on tłucze mocno. Oczywiście nie użyję. No ta. Far Cry 1? Czemu miałbym grać tą starość? Powiedz mi, jaki jest powód grania Far Cry'a? Jezus Maria. Jaki jest sens w tym omawianiu gier na TikToku? Ja mam jeszcze 3-2 live odpalone, więc... Jaki jest sens twojego komentarza tej kwestii? Jak widać, przyszedłeś tu, wszedłeś na tego streama i coś zrobiłeś, zostawiłeś po sobie ślad, więc... Far Cry 2 wyszedł, no nie? Lepsze to niż Wiedźmin, to jest zupełnie inna gra, to nie jest RPG fabularne. Nie porównywałbym. To tak samo jakbyś porównywał Baldur's Gate 3 do tego. To są zupełnie totalne inne gry. To jest action RPG. No niby w sumie Wiedźmin też jest określane jako action, ale... ale tam jednak fabuła jest, no nie? Fajnie, że Space Marine kosztuje 200 na... Challengers będzie grał Space Marine? Dwójeczkę? Bo to jest kolejna gra. 5 września kolejna premiera, która na pewno jest u mnie na kanale. Ja kupiłem wersję tą Ultimate. No bo właśnie taniej kosztowała wersja podstawowa, ta Ultimate kosztuje jak standardowa gra, więc mówię, dobra. Porównując z Elden Ring, to też nie jest Souls-like, więc to nie jest, nie ma co się ten. Lies of P przeszedłem, zajebista gierka. Tylko o, Lies of P to jest Souls-like. Lies of P to jest Souls-like. To jest action, to jest bardziej God of War, kochani. Nie porównujcie tego, miałem tego TikToka nagrać. To ma elementy Souls-like'a, ale bardzo... No jest te ci bossowie... A to jest action RPG, to jest jakbyście przechodzili God of War'a, witam, Kael. Bardziej jakbyście przechodzili God of War'a na poziomie trudnym. Czasem bardzo trudnym, no nie? Na tej zasadzie.
jak Stellar Blade, tylko Stellar Blade ludzie też mogą mało mniej kojarzyć, pecetowcy nie kojarzą, bo Stellar Blade nie wyszło na ten, więc to Stellar Blade to jest jeszcze mniej znany tytuł niż ten Wukong, tak mi się wydaje. Stellar Blade jest grą PS5 tylko, no nie?